No cześć, cześć. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku System Shock. Ostatni odcinek pokazał nam tutaj, że niestety wszędzie, gdzie się nie spojrzymy, latają wrogowie. Teraz natomiast prawdopodobnie musimy się przedostać tam. A żeby to zrobić, musimy wejść do cyberprzestrzeni. Więc why not? Lecimy z tematem. No chodź to, chodź to. Tu się wszyscy wpakujecie w jeden punkt, akurat będę mógł was wyeliminować. Ło, nie tak to miało wyglądać. Za daleko się cofnąłem. Ale spoko. Problem za nami. Małe szodany nas atakują. Ja muszę z wami walczyć? Nie mogę ja was po prostu pominąć? Dobra, uniknąłem zagrożenia. Ciekawe rzeczy się tu odwalają. Dobra, dawaj apteczkę. Nie za silny ty byłeś, kolego? Okej. Kolejna apteczka. A weźmiemy sobie, bo czemu nie? No i super. Wszyscy? Chyba wszyscy. Nie, jeszcze tam coś strzela jakaś. Kuka Maja. No i dobra. I wracamy. Teraz bym sobie wziął może tą broń na te roboty. Dobra, nie było jakoś super silne.
zwykły robot jak każdy. CPO notes. Plus tu jeszcze coś mamy. Na złom. Ale spoko, złom się akurat przydaje. Możemy sobie to przerobić. Ajajaj. Zanieczyszczenie biologiczne. Na razie tam nie będę szedł, bo cholera wie, czy nie ma jakiegoś kombinezona tutaj, żeby sobie na przykład ogarnąć to zanieczyszczenie. Dobra, maszyna do czyszczenia raczej nam nic nie zrobi, nie? No. Ale za to słyszę jakiegoś ziomutka. Tam jest. Cześć. O, głowa. Dobra, brak miejsca w ekwipunku. Zaraz tutaj sobie to zdematerializujemy. Dobra. Okej. I co, nie ma tu żadnego przełącznika ani nic? To jeszcze działa? Nie, chyba już nie działa. Dobra. Dodaj, przeładuj, opróżnij dokładnie. No i dobra, niech będzie tak jak jest. A tu się tak wychylać? Nawet nie wiedziałem. Okej, tu też jakieś gówno mamy. Możemy zebrać. To też tak samo. O, czemu tego złomu tyle tu jest? No ale nic poza tym generalnie z tego co widzę. Tak w sumie... Takie pomieszczenie nie wiadomo po co mi potrzebne. Jak na razie przynajmniej. Bo to w sumie jest jakieś CPU i tak... Dalej. Ciekawe. Co to niby dało? A dalej patrzy ta kamera zdziczała. No nie wiem, mniejsza z tym. Na razie tutaj co możemy to rozwalmy. Dobra, niczego więcej nie mam. Ewentualnie snaki mogę zjeść. Nie wyrzucaj, tylko jedz to. No, jeszcze tu coś leży. Dobra. Dobra, więc stąd na chwilę obecną to by było na tyle. O, czaszkę ma i grzebień. Nie wiadomo komu to potrzebne. Coś mi się wydaje generalnie, że właśnie coś tu będzie trzeba zrobić. Dobra, nieważne. Na chwilę obecną nie mam zielonego pojęcia co, więc sobie to odpuszczę. Ale też ciekawi mnie bardzo, jak na drugą stronę mógłbym przejść.
Dobra, już, już przeszedłem. Jak widać. Kto mnie słyszy niby? Dziwne. No ale dobra, zeskoczę tutaj, bo potem ten gostek mi tutaj przypierdzieli skąd się wys... No i to by było na tyle. Generalnie to nie wiem, czy ja bym chciał tego batonika po nich jeść, z tych rozwalonych ciał. No ale... Dobra, mogę energię odzyskać, ale nie ma sensu. Nieźle, nieźle, panowie. Dobra, zdematerializujemy oczywiście. Nie wiem skąd oni się tu wzięli i na jakiej podstawie oni się w ogóle odrodzili. No ale już mniejsza z tym. Ło, ile on tego miał. Kubaniutki. Dobra, mogę na przykład to naładować? No chyba średnio. Dobra, spójrzmy na mapę. Z tego co widzę, to ja tutaj całość mam wyeksplorowaną, więc... Nic mi tutaj już chyba raczej nie zostaje. Raczej. Dobra, tu byłem. Tam też byłem. Serio nie otworzyłem tego? Cyborg F-71. Move mutagen experiment V5 to Beta Grove on the executive level. Let the virus loose in the grove and observe its effects on flora and fauna. Collect samples from the mutated. Kill those who have not shown progress. And we will soon have a perfected strain that will consume the earth, allowing me to reshape the insects in my perfect image. Dobra, dobra, tu jest ten cargo lift. Tu jest... To miejsce odnowy, ale gdzieś tu jeszcze jakieś przejście było. Nie, tutaj nie, przecież. Tu też nie, to tu. Nie tu. Tu? Tu też nie. To tu. Mamy windę, level 1 medical. Zablokowany jest przez ochronę Shodan. No
No dobra. I skoro jest to zablokowane przez ochronę Shodan, to pewnie trzeba w jakimś security room rozpieprzyć jakieś tam, nie wiem, zabezpieczenia czy coś tego typu. Na to wychodzi. Wygląda jakby coś tu było. Nie, chyba nie. No dobra. Ja pierniczę, czemu te cyferki są takie małe? Poziom medyczny, dobra. No i to jest w sumie tyle, co ja mogę się dowiedzieć. Moduł nawigacji aktywowano, dezaktywowano nawigacji, aktywowano, dobra. Ale na mapie to mi się nic nie pojawia za bardzo. No dobra, czyli w takim wypadku coś trzeba pewnie z tymi serwerami porobić. Ewentualnie co, wszystkie kamery trzeba uwalić? No nie, no bez sensu by to było. Dobra, sensator radar wykorzystuje coś tam. No otwieraj to! Bo tu nic nie ma już, nie? Nie ma. Pieprzaj stąd. Wiem, że gdzieś jeszcze było jedno pomieszczenie, w którym... w którym właśnie było promieniowanie. Chyba... O! Czyżby? Okej. Chyba trochę przesadziłem. Dobra, jakieś granaty tutaj generalnie mam, ale ja nie wiem, czy to się opłaca w ogóle rzucać w to. ¥5%, okej. 0%. O! Whoopsie. Whoopsie. Can be repaired, but you, who are you? My cameras and sensors scan your body, but you do not, but you do not match any employee file. When my cyborgs bring you to an electrified interrogation bench, I will have your secrets. Okej. No widzicie. Tak to działa. Wszystko jasne. To było blisko. Bliskie spotkanie naprawdę. No to co, to teraz... Rebecca,
provided that cover to you and the neural implant. In exchange for what? The keys to Shodan. Not hard to put two and two together regarding the current state of the station. Try op authorized to deal. Help get the station back under control, and you get a clean slate. Looks like we're partners now. And if we play this right, we can work out what Diego wants. I prefer a quiet station. Thank you. Thank you. Okej, czyli możemy mieć chyba wybór. A tu w ogóle tak jakoś to... Dziwnie te ściany wyglądają, jakby coś się kryło tutaj. Wy nie macie co robić, tylko strzelać we mnie? Czemu tu leży ręka? No to amunicję możemy kupić. Dobra. Chodźmy do tej windy, bo wychodzi na to, że teraz już będziemy mogli w końcu przedostać się dalej. O! Jak ja to przeoczyłem. To all cyborg units, we are very close to sanitizing my station of the human stain. Once the tacking and mining beam is calibrated, we will begin to purify the human cities of Earth. My first step towards cleansing the planet and allowing our purity to flourish is almost complete. Their rotting corpses will provide the food for my world to grow and prosper. Nieźle. Tak jest, teraz możemy się przedostać. Wyżej, albo niżej w sumie. Nie wiem, czy ja jadę do góry, czy na dół. Nie, no do góry. L2. O! Wypieprze... No nie. Umarło mi się. Nie wiedziałem, że brakło mi amunicji w ogóle. Od tego zacznijmy. No dobra. Było trzeba tego użyć. Gdzie to było znowu? Dobra, dawaj go. Aha. Okej. Dostaliśmy się na nowy poziom. Level 2 Research. To znaczy, że możemy ten odcinek zakończyć, a w kolejnym ruszamy na nowe terytorium. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska w kolejnym odcinku.